już mógłbym zacząć się ścigać, bo natrenowane już dość dużo jest i jakoś tam jestem spokojny o swoją dyspozycję. Może ja będę lepszy, może coś ugram dla siebie tańca. Nie, motywacja jest i jasne, będę starał się wykorzystać każdą okazję. Nie można od razu na te szczyty, na tą drabinę wejść bardzo szybko, na samą górę. Ja zawsze mówię, że tam bardzo mocno wieje i trzeba być przygotowanym. Także krok po kroku, systematycznie rozbijamy grupę, startujemy w coraz lepszych wyścigach. Szczerze powiem, że to jest naprawdę na najwyższym poziomie. Aż takie pompy się nie spodziewałem. Masery, czasem wszystko jest, tak jest. Niczego nie brakuje. Piotr odpisuje na zaproszenie z Tour de France. I w tym roku nie jedziemy. Tak, w tym roku nie, ale jest duża szansa, że za rok. Nawet ośmieliłbym się powiedzieć, że te szanse są większe niż duże. Jesteśmy dumni z bazy, którą posiadamy i w której działamy od około 3-3,5 miesiąca. Baza mieści się na terenie siedziby firmy CCC. No i oczywiście dzięki naszemu głównemu sponsorowi, Dariuszowi Miłkowi i firmie CCC, mamy tą szansę pracować w idealnych, komfortowych warunkach, których chyba nie ma żadna grupa kolarska na świecie. Aż tak uważam, bo przed rozpoczęciem prac nad budową całej tej bazy wspólnie z naszym sponsorem odwiedziliśmy kilka grup torowskich, obejrzeliśmy bazy, jakie oni posiadają. No i wtedy zapadła decyzja, że budujemy i tworzymy bazę i musi to być baza najlepsza na świecie. I rzeczywiście porównując te bazy, które widzieliśmy i ta, która jest tutaj, to jest rzeczywiście naprawdę wszystko tutaj robi wielkie wrażenie. A jako jeszcze taki młody zawodnik, który wyszedł z juniora. Może nie powiem, że to nie przerasta, ale szczerze powiem, że to jest naprawdę na najwyższym poziomie. I aż takie pompy się nie spodziewałem. Tutaj właśnie widać to, gdzie jest nowa siedziba ekipy, jest zrobiona potężne hale, gdzie mogą wjechać wszystkie, cały tabor samochodowy, pomieszczenia dla mechaników, masażystów, gdzie każdy, gdzie mogą wykonywać swoją pracę. Także to pokazuje, że kolarstwo potrzebuje takich dużych siedzib, jest to naprawdę ogromne przedsięwzięcie. CCC jako firma CCC to bardzo poważny fundament, tak? Także ta ekipa powstała na bardzo, bardzo poważnym fundamencie i tutaj tylko sięgnie w górę i miejmy nadzieję, że to będzie dobra budowa. Tak, tak powinno wyglądać i tak sięgając pamięcią do tyłu, tak to wyglądało. W poprzednim dużym proturowym, jakich się ścigałem, tak to musi wyglądać. Muszą być warunki pracy tak dla mechaników, masażystów, organizacja pracy, bo inaczej nie dojdzie się do ładu. Już nie jest drużyna, która ma 12 ludzi, 13 i można sprzęt trzymać w garażu czy w ciężarówce. Jak ja podejmowałem pracę w zespole, to był rok 2008. Siedzibę klubu mieliśmy w Polkowicach. W szkole podstawowej mieliśmy kilka pomieszczeń biurowych. Jeden taki mały magazynek 20-25-metrowy gdzieś pod schodami sali gimnastycznej. A i ten magazynek mieliśmy na spółkę z koszykówką, także no, było bardzo ciężko tam pomieścić cały nasz sprzęt. Częściowo ten sprzęt był w samochodach, które mieliśmy. Także taka mała partyzantka i musieliśmy sobie na tamte czasy w tych warunkach radzić, które były. Grupa nie była tak liczna, bo w tej chwili zespół
wraz z zawodnikami, cała obsługa, sekretariat. To jest w tej chwili 57 osób, jeżeli dobrze to wszystko policzyłem. Jak ja przychodziłem do zespołu, to było tych osób 11-12, także no, ta grupa się bardzo mocno powiększyła. A jak zapraszam, Kuba Gorowski, Krzysztof Ciesielec, Michał Bielica, Marek Kulas, Adam Kluciński, Amadeusz Rudziński, Karol Tecki, Bartłomiej Czerwiński, Piotr Kosiewski. Więc lekarze. Brawo, brawo. Wchodzimy delikatnie. Gdzieś troszeczkę może odstawaliśmy od tej czołówki światowej tym zapleczem medycznym, czyli osteopatami, fizjoterapeutami i lekarzem z prawdziwego zdarzenia. W tej chwili już od miesiąca sierpnia bardzo ubiegłego roku bardzo mocno pracowaliśmy, żeby to wszystko poprawić, żeby to wszystko funkcjonowało na jak najwyższym poziomie. Na pewno wiemy dużo więcej niż wiedzieliśmy w zeszłym roku. Na pewno tak szerokie badania, jakie wykonaliśmy, zaprocentują na przyszłość. Ale tak jak mówię, no, zaczęliśmy od pewnego momentu i my tą bazę danych cały czas zbieramy. Kolarzy poznajemy. Na szczęście są bardzo otwartą grupą i bardzo dużo mówią już od samego początku i wiedzą, że to jest dla ich dobra i to nam też procentuje. Połączyliśmy wszystkie badania takie medyczne z parametrami treningowymi. Obserwujemy każdy trening każdego zawodnika. Jesteśmy w stanie odnieść jedne parametry do drugich, zobaczyć jak jedno wpływa na drugie. Tutaj można mówić o kilku perełkach nawet. Także poziom drużyny, ogólnie nawet patrząc po średniej dla całej drużyny, jest bardzo wysoki. Może nie będę mówił o konkretnych nazwiskach, a może bardziej powiem o wynikach. Mamy w drużynie kilku zawodników, których taki jeden z chyba z najbardziej popularnych parametrów VO2 max przekracza 80 ml na kilogram na minutę. Więc to jest wartość, wartość już absolutnie wybitna i myślę, że tym się można pochwalić. Naprawdę no nie są to pojedyncze zawodnicy w tej drużynie. Zawodowej karierze badałem różnych sportowców i muszę przyznać, oczywiście najwięcej kolarzy, ale muszę przyznać, że no jest to w ogóle bez porównania. Tak? Jeżeli chodzi o badania wydolnościowe, to te parametry są w ogóle bez porównania do innych sportowców. Oni już w tej chwili wiedzą, że takie same możliwości mają, jak ci najlepsi na świecie. Jedyne, co ich czeka, to ciężka, ale też bardzo mądra praca. A dzięki temu, że pracujemy z doktorem, z nowym osteopatą, dzięki temu, że stworzyliśmy nowy program monitoringu treningów, każdy kolarz, tak jak w tych najlepszych ekipach na świecie, wyposażony jest w miernik mocy i każdy trening musi zrzucać do programu Training Peaks, gdzie ja mam pełny wgląd, doktor ma pełny wgląd do tego programu i możemy tutaj sobie wszystko porównywać. Badania medyczne, treningi, badania wydolnościowe, także to jest niesamowita wiedza. Wyjeżdżał z nami na treningi wspólne. Pierwszego dnia wyjechał od razu, wyjechaliśmy wszyscy, zrobiliśmy 100 km i to wszystko było razem, wszyscy razem przejechaliśmy, także no, myślę, że nie każdy by przyjechał z nami i od razu wsiadł na rower i przejechał 100 km w takim ciężkim terenie w okolicach Kalpe. Dlatego no, to też jest fajnie, że on to czuje, że on też wie ile siły i ile energii nas kosztuje to, co robimy. Prezes nam opowiadał, jakie ma plany na przyszłość. Także myślę, że to nas wszystkich też motywuje. Wszystkich. Witam szczególnie wszystkich miłośników kolarstwa. Ja dużo nie będę mówił, jesteśmy spóźnieni. Natomiast jest to dzień wyjątkowy, w którym chcieliśmy przekazać te stare magazyny,
na tą małą bazę kolarską. A myślę, że najwięcej do powiedzenia to będą mieli nasi kolarze w przyszłych sezonach. Dziękuję bardzo. Co przybyć? Proszę Państwa, przystępujemy do prezentacji składu zespołu CCC Sprandi Polkowice na sezon 2016. Składu w pełnej okazałości, a więc 27 kolarzy. I w pierwszej kolejności zapraszamy do nas na scenę mistrza Europy Juniorów w wyścigu ze startu wspólnego z poprzedniego sezonu, Alan Banaszek. Oraz mistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego w kategorii U23 z 2014 roku, Piotr Brożyna. Potrzebowałeś kolejnego kroku. Jasne, to jest dla mnie taki podstawowy krok, jeżeli właśnie chodzi o mój rozwój. To było niezbędne dla mnie, bo uważam, że mam duży potencjał i czuję to. Kolejny z zawodników, który w 2016 roku będzie jeździć w walwach CCC Sprandi Polkowice, to aktualny mistrz Czech oraz mistrz Czech z 2013 roku jeździ indywidualnej w kategorii U23, Józef Czerny. Powiedz, Józef, czy to ty będziesz tym czarnym koniem zespołu, tym, który strzeli w którymś momencie i pokaże, na co dostać właśnie w barwach CCC Polkowice? No pewnie. To wszystko jasne. Józef Czerny. Józef to Józef, jedno. Myślę, że to bardzo duży zespół. Może jeszcze nie teraz, ale za kilka lat CCC na pewno będzie jedną z najsilniejszych drużyn na świecie. A więc to dobry zespół, by jeździć w wielkich wyścigach, by mieć ciekawy kalendarz. Dla mnie świetna opcja. Pracowaliśmy razem przez 20 dni w Karpę. Jak tam przyjeżdżałem, to znałem tylko Wadeckiego, a teraz są dla mnie jak rodzina. Mili ludzie, kraj dla mnie trochę za zimny, ale i tak jest świetny. Moją specjalnością są wyścigi wieloetapowe, a w tym roku mamy dużą szansę na Vuelta Espania. To dla mnie korzystne, bo etapy górskie to moja specjalność. Żaden sprint, żaden klasyk, wielkie tury. Trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej wyścigu dookoła Austrii w poprzednim sezonie, a także siódme na najtrudniejszym górskim etapie wyścigu dookoła Szwajcarii z metą w Szelde na lodowcu stacji narciarskiej zajął Jan Hirt. Nasza ekipa się bardzo mocno rozwija, już zaczynam piąty sezon. Jest to różnica? Jest wielka różnica. Naprawdę od początku, kiedy przyjechałem do teraz, to jest 10 razy do przodu. Początki, no tak jak przyjechałem pierwszy rok, to nie wiedziałem tak dokładnie, gdzie jada, jak będzie i tak dalej, tak. Ale powoli, tak z czasem, to mi się bardzo podobała ekipa. Żurek bardzo lubię właśnie w chlebu. To bardzo lubię w Polsce, nigdy to nie próbowałem wcześniej. Czuję się dobrze, to że chudo wyglądam, jak powiedziałeś, to może oznaka tego, że dobrze przetrenowałem zimę i z taką nadzieją jadę już na te pierwsze wyścigi do Dubaju, do Kataru, mamy, żeby tam już doszlifować tą formę, bo mam nadzieję, że ten rok będzie dla mnie przełomem. Ten wypadek zmienił trochę moje nastawienie do może nie do samego sposobu ścigania, ale nastawienia na moją karierę, na to, czy chcę coś jeszcze osiągnąć. Jeśli chodzi o jakieś obawy podczas jazdy na rowerze, to takich nie mam. Nic nie pamiętam z wypadku, także może to też, może i lepiej. Ale mówię, no miałem ten czas spędzony powiedzmy gdzieś tam na rehabilitacji, czy jeszcze w szpitalu był taki, że trochę były jakieś tam myśli w głowie, można było sobie na spokojnie to wszystko przemyśleć. No i jak wróciłem, to albo w lewo, albo w prawo, tak? No, jednak
jak ryzykujemy na każdym kilometrze. Sam się przekonałem swoje życie jeżdżąc na tym rowerze, także trzeba pójść ostro w sezon i robić to, co się robi jak najlepiej. To co chcesz zrobić w tym roku? No, mam nadzieję, że pomarańczowa koszulka będzie coraz częściej wygrywała i chciałbym, żebym to był ja. Dla każdego sportowca takie momenty to jest bardzo duża motywacja i gdy jest ciężko na treningu, gdy są momenty ciężkie, zawsze sobie przypominam te dobre momenty i jakoś mu to podtrzymuję. Idziesz, jeszcze wszystko dla siebie, bardzo ważne, jeszcze to motywuje, ale gdzieś też na pewno myślę, no nie wiem, żeby taka jakaś twoja presja jest, żeby coś podobnego ugrać. Ja już jestem od listopada, praktycznie od początku listopada, gdzie zacząłem przygotowywania do nowego sezonu i już mógłbym zacząć się ścigać, bo natrenowane już dość dużo jest i jakoś tam jestem spokojny o swoją dyspozycję na wyścigu, ale zawsze jest taka ciekawość, jak te pierwsze starty pójdą. Ważne wyścigi zaczną się w marcu i do końca kwietnia to będzie taki okres, gdzie naprawdę będzie dużo tych ważnych wyścigów klasycznych i to jest ten mój cel, tak? Od marca do końca kwietnia być w tej pierwszej części sezonu w jak najlepszej dyspozycji i jest naprawdę praktycznie każdy z klasyków jest pod moje charakterystyki, więc nastawiam się na to. Ukończył 23 wielkie tury. 12 razy Giro d'Italia, 4 razy Tour de France, 7 razy Vuelta Espania. Sylwester Schmidt! Cieszę się, że cały czas mogę robić to, co lubię, że żyć i zarabiać jeżdżąc na rowerze, czyli żyję swoją pasją cały czas. Myślę, że głównie nastawię się na pojedyncze etapy, na metę pod górę i basta. Bo rzeczywiście w klasyfikacji generalnej gdzieś tam łatwo się zawsze zgubię. Na jakimś sprincie, jakichś wiatrach czy zjazdach. Tak więc szkoda robić rzeczy na siłę. I tak się w głowie gdzieś tam założyłem, że będę chciał się skupić tylko przede wszystkim na etapach z metą pod górę. Później, jeśli nasz nowy nabytek, zwycięzca wyścigu dookoła Austrii, Hiszpan de la Parte będzie w takiej formie jak w Austrii i będzie miał koszulkę lidera, czy będzie pretendentem do wygrania jakichś mniejszych etapówek, no to z miłą chęcią pomogę mu ją wygrać. Czy Jan Hirt podobnie. Objawienie, myślę, zeszłego sezonu, nie tylko w naszej drużynie. Czuję się przegrany. To nie jest tak, że siedzimy teraz i ja mówię, a wiesz, zaczynam ostatni sezon, jak będzie, tak będzie, przelecę i do domu, prawda? No absolutnie nie. Dużo trenuję mocniej może niż, mocniej nie, ale na pewno nie słabiej niż w poprzednich latach. Studiuję już sobie jakieś tam mety pod górę, które będą na najbliższych wyścigach i wierzę, że coś mogę ugrać. Tak więc po cichu może licząc, że Wiktor czy Jan jeszcze nie mają w pełni formy, może ja będę lepszy, może coś ugram dla siebie, tak nie, motywacja jest i jasne, będę starał się wykorzystać każdą okazję i dobrą formę, jeśli tylko tak będzie.
Rozszarte! Adrian Honkisz. Oraz górski szosowy mistrz Polski kategorii U23 Jakub Kaczmarek. Tomasz Kiendyś. Najaktywniejszy na dwóch Tour de Pologne. Zabierał się w każdą ucieczkę. Adrian Kurek. Eryk Laton. Wicemistrz Polski w wyścigu ze startu wspólnego juniorów z 2014 roku, Kamil Małecki. Mistrz z 2014 i wicemistrz z 2008 roku, mówimy o mistrzostwach polskich w wyścigu ze startu wspólnego, Bartłomiej Matysiak. Marcin Mrożek. Łukasz Owsian. Michał jest autorem jednego z moich ulubionych powiedzeń ubiegłego sezonu. Kolarstwo to sztuka bólu, w mistrzostwach Polski bolało tak mocno, że mógłbym zostać artystą. Leszek Kluciński. Simone Ponzi. Sprinter, tym razem w barwach CCC Sprandu Wolkowice. Davide Rebelli. Bronisław Samojla. Grzegorz Stępniak. Znakomity sprinter. Patryk Stosz. Mateusz Taciak. Mamy troszeczkę inny pomysł na początek sezonu. Chcemy pojechać dużo wyścigów klasycznych, tych wyścigów klasycznych topowych, czyli łotyrowskich. Z tego, co mogę zdradzić, mamy już zaproszenie na wyścig Tour de Flanders, czyli Flandrię. To jest setna edycja tego wyścigu i jesteśmy naprawdę bardzo dumni, że nasi zawodnicy pojadą w tym wyścigu. Pojedziemy takie wyścigi jak Tirreno Adriatico, Strade Bianche, Vuelta Catalunya. To są wyścigi łotyrowskie. Jest bardzo duża szansa na jeszcze 3-4 klasyki. Wiemy, że staracie się o ten kultowy tydzień klasyków, czyli Amstel, Jeż-Baston-Jeż i Wałęska Strzała. I na to też jest szansa. Tak, odpuściliśmy Giro i bardzo mocno walczymy o to, żeby startować w tych wyścigach, czyli Amstel, Flesz i Jeż. Na dzisiaj nie mogę nic powiedzieć, ale bardzo mocno wierzę w to, że w tych wyścigach pojedziemy. Ten program naszych startów na początku sezonu już pokazuje, że to są wyścigi organizowane w większej części przez ASO, czyli firmę, która organizuje Tour de France. I małymi kroczkami idziemy w tym kierunku, żeby jak najwięcej wyścigów startować z kalendarza ASO. No a co za tym idzie, jesteśmy po pierwszych rozmowach, jeżeli chodzi o Tour de France. Oczywiście nie jest to rok 2016. I głęboko w to wierzę, że jak nie za rok, to za dwa lata w tym Tour de France ekipa z Polkowic startuje. Filmik nagrany dla chłopaków, którzy grzeją tyłki w kalpę. Roberta, Tomka, Marcina, Piotrka. Dla wszystkich chłopaków z CCC pozdrawiam.